Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Zych, jestem adwokatem z Kancelarii Wardyńskiej z Spólnicy i zajmuję się sektorem lotniczym między innymi, a także zamówieniami publicznymi i pewnie właśnie przez to połączenie zostałem poproszony, żeby porozmawiać z Państwem dzisiaj na temat problemów, z jakimi boryka się sektor publiczny, próbując korzystać z technologii bezzałogowych i sposobów ich rozwiązania, zwłaszcza takiego sposobu, który wiąże się ze wspólnym zarządzaniem zamówieniami, czy już konkretnym potencjałem, urządzeniami bezzałogowymi przez wiele takich jednostek sektora publicznego równocześnie, zwłaszcza w formie tak zwanych centrów usług wspólnych. No, że potencjał technologii bezzałogowych jest duży, to na pewno Państwa nie trzeba przekonywać. Jest on też dostrzeżony przez władze, tak, przez samorząd terytorialny. Już teraz drony, jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, są wykorzystywane na przykład do badania jakości powietrza, do wykrywania nielegalnych palenisk, nielegalnych składowisk odpadów, ale ten potencjał jest oczywiście o wiele większy. No, tu można wspomnieć o wykorzystaniu geodezyjnym, wykorzystaniu do monitorowania stanu infrastruktury, do wykonywania różnego rodzaju inwentaryzacji. W zasadzie każda forma gromadzenia danych masowego na określonym terytorium może być powiązana z jakimś zadaniem, które wykonuje władza publiczna i może być przydatna. W związku z tym no, ewidentnie popyt na takie usługi, tudzież technologie, powinien być i jest. I podaż również jest, no, bo nie brakuje firm, które takie usługi oferują. Natomiast problemem jest to, że mimo wszystko ten potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. I wydaje się, że odpowiadają za to przede wszystkim problemy natury, można powiedzieć, organizacyjno-prawnej, związane z tym, jak władze, sektor publiczny funkcjonuje. I być może pewną metodą poradzenia sobie z tymi problemami jest wykorzystywanie metod zbiorowego zarządzania czy zamówieniami dotyczącymi bezzałogowców, czy już konkretnie urządzeniami, flotą, tak, takich dronów, zwłaszcza poprzez tak zwane centra usług wspólnych. Teraz krótko o tym, jakie są te, można powiedzieć, obszary, gdzie dwa podstawowe obszary, gdzie koncentrują się problemy sektora publicznego z korzystaniem z bezzałogowców. Po pierwsze, to jest wstępna faza, czyli faza zamówienia, bez względu na to, czy dana jednostka będzie chciała korzystać z własnego sprzętu i chce go zakupić, czy też chce zakupić usługę, no to zaczyna się od zamówienia publicznego. Oczywiście, chyba że akurat wydarzy się tak, że wartość jest zamówienia na tyle mała, że nie wymaga procedury zamówień publicznych, no ale nawet wtedy pewnych procedur i tak musi przestrzegać ze względu na rygory finansów, dyscypliny finansów publicznych, więc koniec końców proces zakupowy ze strony sektora publicznego zawsze jest sformalizowany. I to jest ten podstawowy obszar, gdzie występują problemy. Natomiast drugim obszarem, gdzie problemy również występują, no to jest obszar już taki bieżącej eksploatacji. Jeżeli jakaś jednostka nabyła sprzęt, chce szkolić kadrę i chce korzystać, no to jest ten obszar eksploatacji. O tym pierwszym obszarze, o zamówieniach powiem trochę więcej, bo w praktyce jest on bardziej istotny też przez to, że jak się wydaje, większość samorządów jednak skłania się do korzystania z systemów bezzałogowych w formie usług. Takim pierwszym problemem, który się pojawia, jeśli chodzi o zamówienia ze strony sektora publicznego, jest właśnie pytanie o to, czy zamówić usługę czy dostawę. Czyli czy ma dostać gotową usługę wykonaną przez firmę, na przykład omapowanie geodezyjne, czy też zamówić dostawę, tak, dostawę sprzętu, no, do którego trzeba będzie dobrać kadrę. No i pierwszym pytaniem, czy pierwszym problemem, który się pojawia przy tym podstawowym pytaniu, jest to, że aby ocenić, czego jednostka potrzebuje to i co może dostać od sektora bezzałogowego, no to nie wystarczy jej znać własnych potrzeb, ale musi też znać możliwości, potencjał technologii. No a żeby to zrobić, no to musiałaby mieć dana jednostka osoby no, kompetentne w obszarze systemów bezzałogowych, tak, i konkretnych branżowych metod ich wykorzystania. No a jeżeli tego wcześniej nie robiła, to najprawdopodobniej takiej osoby nie ma, czyli brakuje tej kompetencji. To jest temat, który się będzie przewijał, to z góry mówię. I to jest ten główny problem, tak, z którym boryka się sektor publiczny. Więc już wybierając, decydując o tym, czy ma być dostawa czy usługa, ta wiedza jest potrzebna. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, żeby ocenić, czy korzystnie jest zakupić usługę, czy cały towar, no to trzeba być w stanie ocenić
po pierwsze, no, już z góry wycenić mniej więcej jedno i drugie, przewidzieć bieżące koszty korzystania ze sprzętu, przewidzieć to, jakie on może mieć dodatkowe zastosowania, jeżeli miałby być zakupiony, jakie są ryzyka związane z wykorzystywaniem sprzętu na własną rękę, jakie są z tym związane obowiązki, które będą spoczywać na jednostce jako na operatorze. Ocena może zdolności do adaptacji, tak, danej platformy w innych celach, to wszystko wymaga kompetencji specjalistycznych, no, których zwykle w jednostkach władzy publicznej niewyspecjalizowanych w używaniu takiego sprzętu z natury, na przykład w gminach czy powiatach, no nie będzie. Drugim problemem, jeżeli już dojdzie do decyzji, czy ma nastąpić zakup usługi czy dostawy, drugim problemem jest sam opis zamówienia. No tutaj znowu pojawia się kwestia dokładnie ta sama. Żeby opisać to, czego potrzebuje dana jednostka, no trzeba jednak poruszać się przynajmniej na pewnym podstawowym poziomie w nomenklaturze specjalistycznej, no i po prostu znać parametry, znać możliwości, jakie daje sprzęt aktualnie, jakie są dostępne na rynku. No i tutaj ponownie, no żeby to zrobić, trzeba mieć odpowiednie kompetentne osoby. Tutaj dodatkowym utrudnieniem jest jeszcze to, że opisy zamówień formułowane przez zamawiających sektora publicznego muszą być co do zasady neutralne technologicznie. To znaczy, jeżeli, zwłaszcza dotyczy to usług, można powiedzieć. Jeżeli jest zamawiana usługa, określa się ją w zasadzie poprzez określenie pewnego celu, który ma być osiągnięty, tak? Czyli usługa na przykład wykonania tej mapy geodezyjnej jakiegoś obszaru, to powinno się formułować opis zamówienia w taki sposób, żeby nie faworyzował z góry jakiejś grupy dostawców, czy tym bardziej konkretnego dostawcy. No i zwykle rozumie się to także w ten sposób, że nie powinno się określać konkretnej technologii, no chyba że miałaby ona jakieś obiektywne czy praktyczne znaczenie, tak, w tym sensie, że z jakiegoś powodu, który jest obiektywny, zamawiający musiałby skorzystać akurat z tej technologii, na przykład przepisy by ograniczały go, tak, jeśli chodzi o korzystanie z innych. Natomiast jeżeli nie ma takich szczególnych sytuacji, to w zasadzie opis powinien być określony co do celu. Na to generuje problem, no bo trzeba umieć ten cel określić. Czyli znowu no, trzeba się posłużyć odpowiednimi parametrami. No tutaj akurat samorząd być może, znaczy no, pewnie będzie wiedział, jakie to są parametry, no bo zna cel, który chce osiągnąć, ale może mieć problem z tym, na ile te parametry mogą być spełnione przez drony, przez system bezzałogowy, bo jest nieraz tak, że możliwości tych systemów są zbliżone czy podobne do można powiedzieć, jakichś tradycyjnych form wykonywania gromadzenia danych, czy na przykład tu konkretnie wykonywania map, ale różnią się pewnymi szczegółami technicznymi. I może się zdarzyć tak, że opis zostanie sformułowany w taki sposób, że wykluczy drony, tak? Z tego powodu, że pojawi się tam wzmianka o jakimś szczególe technicznym, który akurat nie będzie tutaj działał, a który tak naprawdę nie ma jakiegoś, może to się tak okazać, że nie ma znaczenia dla zamawiającego, tylko on po prostu jest przyzwyczajony, że go wymaga z tego powodu, że tradycyjnie tak było. No siła jakiegoś przyzwyczajenia jest, no nie tylko w sektorze publicznym, jest bardzo silna, tak? Jeżeli nie ma osoby kompetentnej, która wskaże, że jeśli użyjemy tej formatki, tak jak zawsze to robiliśmy, to wykluczamy część rynku, a może tam by były sensowne oferty, których też moglibyśmy użyć, no to niestety może zdarzyć tak, że zamówienie będzie napisane tak, że nawet jeśli jest na rynku zdolność i chęć do doświadczenia takiej usługi przez operatorów bezzałogowców, no to takie oferty nie będą mogły być przyjęte, tak, czy nawet pewnie nie spłyną. Więc to jest ten drugi problem. Dalszy problem, jaki się pojawia, to jest problem wyboru trybu postępowania. On ma znaczenie właśnie ze względu na to, no, na ten główny problem, tak, czyli wiedzę specjalistyczną, ekspertyzę tak zwaną w branży bezzałogowej czy konkretnego zastosowania bezzałogowców. Takim podstawowym trybem, który jest najczęściej stosowany, no jest przetarg, tak? Najczęściej przetarg nieograniczony, gdzie de facto zamawiający określa tylko wymagania, parametry, oczekując ofert, które twierdzą, że te parametry będą spełnione i w zasadzie konkurują ceną,
No, teoretycznie powinny konkurować też innymi parametrami. Jest nawet taki wymóg, że cena nie może odpowiadać za całość punktacji takich ofert. Natomiast w praktyce jest tak, że zwykle te inne parametry, jakie są podawane przez zamawiających, i z automatu są tak opisywane, można powiedzieć, przez poszczególnych oferentów, że każdy z nich dostaje maksimum punktów za te dodatkowe kryteria, poza pieniężne, no i koniec końców i tak najczęściej decyduje cena. Więc to jest ta najbardziej podstawowa procedura, no, która jednak nie nadaje się do stosowania, jeżeli pojawia się usługa nowa, albo no, usługa nowa subiektywnie dla danego zamawiającego, który po prostu z niej nigdy jeszcze nie korzystał. Więc pod tym względem lepsze są inne tryby. Takie tryby jak na przykład dialog konkurencyjny czy partnerstwo innowacyjne, a także korzystanie z też trybów przewidzianych w prawie zamówień publicznych, tak zwanych wstępnych konsultacji rynkowych. Czy dialogu, obecnie jest dialog techniczny, po zmianie przepisów będą wstępne konsultacje rynkowe. Te instytucje wszystkie pozwalają zamawiającemu, jakby w toku tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ewentualnie przy jego przygotowywaniu, w jakimś sensie dać głos też oferentom, tak? Nie wchodząc tutaj w szczegóły, po prostu są tam elementy, jest tam etap, na którym oferenci mogą rozmawiać z zamawiającym w celu dookreślenia opisu zamówienia pod względem właśnie technicznym, tak? Czyli to jest coś, można powiedzieć, idealnie pomyślanego dla takich nowych technologii, czy nowych przynajmniej subiektywnie dla sektora publicznego. Natomiast problem tutaj jest dwojaki. No jeden, o którym wspomnieliśmy, no dobrze by było, żeby jednak po stronie samorządu nawet w takiej sytuacji był ktoś, kto zna się na tej technologii w jakikolwiek sposób, bo inaczej ta rozmowa może być trudna. Natomiast drugi problem jest taki, że w przypadku bardzo, powiedzmy, może małych zamówień, które tak naprawdę można by dronami zrealizować bardzo efektywnie, przy małych zamówieniach samorządowi może się nie opłacać, czyli innej jednostce władzy publicznej, sektora publicznego, może się nie opłacać przeprowadzać takiej procedury, bo jest ona bardziej skomplikowana i czasochłonna i po prostu łatwiej jest skorzystać z przetargu. I w ten sposób, ze względu na to, że jest to prostsze i szybsze, może być tak, że nie nastąpi postęp w dziedzinie jakichś, można powiedzieć, drobniejszych, a przynajmniej bardziej niskokosztowych usług, które mogłyby być z powodzeniem świadczone za pomocą bezzałogowców, ale nie będą, bo było jakby nakład pracy i kosztów potrzebnych ze strony pojedynczej jednostki sektora publicznego do korzyści, jakie są przez to oferowane, byłby w jakiś sposób niewspółmierny. Więc to jest kolejny problem, który wiąże się z tym, jak przygotować to zamówienie, tak, żeby można było skorzystać też z tych nowych technologii, używających dronów w sposób współmierny do tego, co one oferują. I to są to takie, można powiedzieć, najważniejsze problemy związane z pozycją zamawiającego. Natomiast jeżeli zdecydowałby się na zakup sprzętu, tak, żeby korzystać z niego własnym sumptem, za pomocą własnej kadry, no to tutaj wpada w inne problemy, można powiedzieć, w pewnym sensie nawet głębsze czy gorsze. No bo wtedy na gruncie nowych przepisów dotyczących zasad eksploatacji dronów, wykonywania operacji za pomocą dronów, które notabene weszły wczoraj, 1 lipca, na samorządzie, na jednostce samorządu, która posiada takie drony i określa cele, w jakich one mają być używane, będą ciążyły obowiązki operatora dronów, no, które się sprowadzają w dużym skrócie do zapewnienia zgodności działania, wykonywania operacji tym dronem, a także zgodności jego standardów, jego właściwości technicznych ze standardami, właśnie przez operatora. No, musi też zapewnić oczywiście, że osoby, które będą nimi fizycznie sterować, będą miały w tym celu odpowiednie uprawnienia. I to wszystko stanie się, czy już stało się, na skutek wejścia tych nowych przepisów, trudniejsze.
Na gruncie starego stanu prawnego, gdzie sposób korzystania z dronów regulowały przepisy krajowe, konkretnie tak zwane rozporządzenie wyłączające, sytuacja może nie była banalnie prosta, to by było powiedziane za wiele, ale była stosunkowo prosta, bo przepisy operowały kilkoma kryteriami, takimi jak masa, odległość od masa drona, czy odległość operatora, tylko fizycznego, od drona. I na ich podstawie dało się dosyć łatwo wyróżnić kilka klas dronów i sposobu ich używania. I te kryteria były dosyć sztywne. Tutaj nie wchodzą znowu w szczegóły, Państwo zapewne dobrze wiecie, jak to wyglądało. No i też Państwo na pewno wiecie, jak to wygląda teraz. No, system jest bardziej skomplikowany. Przewiduje trzy kategorie. W zasadzie można powiedzieć bardziej operacji niż dronów, kategorię otwartą, szczególną czy specjalną i certyfikowaną. No, otwarta to jest ta, gdzie można latać najłatwiej, natomiast problem jest taki, że żeby się na nią załapać, należy spełnić określone kryteria. To znaczy w tym momencie zasadą jest to, że podlega się regułom tzw. kategorii szczególnej, a nie otwartej, czy tej najprostszej. Czy żeby korzystać z tych najprostszych, najbardziej dogodnych zasad, najbardziej liberalnych zasad latania, trzeba spełnić określone kryteria, które dotyczą no, kilku parametrów naraz, bo to jest i masa, i konkretne przeznaczenie lotu, i to, gdzie lot się będzie odbywał, czy będzie przelot nad ludźmi, nad miejscami, nad skupiskami ludzi, kilkoma, jakie będzie odległość tak, od operatora tego fizycznego, od kontrolującego lot, pilota można powiedzieć, i jaka będzie wysokość tego lotu, no to jest sporo parametrów. Jeszcze część z nich jest dość ocenna. No, ten nowy system jest oparty na zasadzie oceny ryzyka przez operatora, teoretycznie samodzielnej, a bardziej niż na sztywnych regułach. Czyli reasumując, też nie wchodząc w szczegóły, on jest trudniejszy dla operatora nieprofesjonalnego, czyli dla tego, kto nie miał jeszcze, można powiedzieć, działu dronów, nie miał w tym zakresie kompetencji, trudniej będzie mu się przystosować do tego nowego systemu. I może być to też bardziej, czy eksploatacja może być, może bieżąca eksploatacja dronów może wymagać też większych nakładów pracy, ze względu na to, że ta kategoria szczególna, która można powiedzieć, bez swojej nazwy, jest domyślną kategorią regulacji, jakim będą podlegać drony. W tej kategorii, co do zasady, należy właśnie dokonać każdorazowej oceny ryzyka przed daną operacją, przygotować plan działania i w zasadzie być gotów go obronić przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. No, wyjątkiem od tej zasady jest, jeżeli dany operator ma ogólne zezwolenie na wykonywanie określonego rodzaju operacji w określonym zakresie, albo jeżeli korzysta z tak zwanych scenariuszy standardowych, które mają określać pewne no, takie typowe rodzaje operacji. Jeżeli zastosuje się do tych, powiedzmy, norm przewidzianych w tym scenariuszu standardowym, no to nie musi dodatkowo przygotować swoich własnych planów, przedkładać ich nigdzie i notyfikować, ale musi się w to strzelić. I tutaj tak czy siak, jest wymagana dość duża wiedza, żeby wiedzieć, jaki jest ten scenariusz standardowy. Jeżeli go nie ma, to żeby przygotować własny opis scenariusza, tak żeby on mógł być zaakceptowany przez władzę lotniczą. I równocześnie, żeby znać na tyle sprzęt i jego możliwości, żeby wiedzieć, z której z tej opcji należy skorzystać, albo ewentualnie, czy można z kilku. No to są wszystko informacje, które żeby mieć, to trzeba być specjalistą, trzeba być ekspertem, trzeba mieć konkretną wiedzę. Oczywiście wcześniej na starych przepisach też kadra musiała być wykwalifikowana, jednak żeby korzystać z dronów, w taki sposób można powiedzieć profesjonalny. No ale myślę, że można postawić taką tezę, że na przepisach nowych będzie to trudniejsze i kosztowniejsze, jeżeli chodzi nam właśnie o profesjonalne wykorzystanie, a nie takie czysto nierekreacyjne. Tak? W związku z tym wydaje się, że pewnie takim preferowanym rozwiązaniem przez samorządy będzie dalej zamawianie usług, a nie dostaw, chociaż to oczywiście może się zmienić. I teraz przechodzimy do rozwiązania. Tak? Te główne problemy, które zidentyfikowaliśmy, z którym boryka się sektor publiczny, to jest brak kompetencji odpowiedniej w zakresie systemów bezzałogowych, czy konkretnych pól ich wykorzystania,
oraz czasami niewspółmierność nakładów, które musiałyby być poczynione ze strony samorządu, żeby te kompetencje nabyć, albo żeby doprowadzić do nabycia usługi, korzystając z zewnętrznej pomocy, co jest możliwe na gruncie aktualnego prawa zamówień publicznych. Znaczy, można przybrać sobie osobę trzecią, może być to wyspecjalizowana jednostka do pomocy przy procedurze zamówieniowej. I tutaj pewnym rozwiązaniem potencjalnym tego problemu jest korzystanie z form współpracy, czy może inaczej wspólnego zarządzania zamówieniami publicznymi w zakresie dronów, albo też wspólnego korzystania, tak, czy wspólnego, można powiedzieć, wspólnej obsługi tej floty, która ewentualnie już by była w danej jednostce samorządu, czy w kilku jednostkach. I tutaj prawo przewiduje dwie takie instytucje, dwie takie funkcje, czy formy prawne, o które mogłoby chodzić. Pierwsza to jest tak zwane Centrum Usług Wspólnych. To jest forma przewidziana w ustawach samorządowych, konkretnie w ustawie o gminach, o powiatach. Centrum Usług Wspólnych to jest taka instytucja, to może być jednostka, znaczy osoba z samorządu terytorialnego, jakaś jego jednostka, na przykład zakład jakiś, czy wydział, tak, departament, któremu powierza się wspólną obsługę jakichś bieżących, można powiedzieć, nie tyle zadań, co pewnych bieżących obowiązków, które ciążą na jednostkach samorządu terytorialnego, określając konkretnie ten zakres. No, najczęściej w tym momencie, wedle mojej wiedzy, wykorzystuje się te centra do rozliczeń księgowościowych, podatkowych, rachunkowość, czyli raczej można powiedzieć obszar finansowy. No, jest to wygodne, tak? Zwłaszcza w szkolnictwie, w oświacie zdarza się, że dość często, że te centra usług wspólnych prowadzą wspólną księgowość, czy rozliczają wspólnie po prostu sieć szkół na terenie danej jednostki samorządu, czy kilku jednostek, bo to może być jak najbardziej współpraca między poszczególnymi jednostkami samorządu. To nie musi być w obrębie jednej gminy czy jednego powiatu. Więc to jest jedna forma. Natomiast druga forma to jest tak zwany centralny zamawiający. To jest forma przewidziana przez prawo zamówień publicznych, jako jest to instytucja, która jest powołana do albo udzielania zamówień na rzecz kilku czy różnych po prostu zamawiających, czy jakby występuje zamiast nich, udzielając zamówienia, albo nabywa dla siebie formalnie pewne towary, tak, z rynku, po to, żeby potem je udostępniać, sprzedawać poszczególnym zamawiającym, ale może też oferować swoje usługi, swoją pomoc w samym etapie, czy w samym procesie postępowania udzielenia zamówienia publicznego, czyli może być takim asystentem eksperckim. I teraz przepisy nie zakazują tego, żeby równocześnie ta sama jednostka pełniła funkcję i Centrum Usług Wspólnych, i centralnego zamawiającego. Natomiast orzecznictwo sądów i poglądy w nauce prawa są takie, że trzeba spełnić w tym celu jakby wymogi formalne i przejść przez procedurę przewidzianą dla obydwu z tych, dla każdej z tych funkcji osobno, czyli dana jednostka musi być powołana najpierw jako Centrum Usług Wspólnych w jakimś zakresie i to musi być zakres inny niż sama praca związana z zamówieniami publicznymi, bo on jest wyłączony właśnie przez to, że prawo zamówień publicznych przewiduje funkcję centralnego zamawiającego. I osobno musi być powołany na tego centralnego zamawiającego. I teraz tak, jeśli chodzi o wykorzystanie jako Centrum Usług Wspólnych, formalnie rzecz biorąc, no, tak jak powiedziałem, nie może ono w zakresie tej funkcji pomagać w przeprowadzeniu zamówień publicznych, no ale może na przykład przy bieżącym korzystaniu z floty dronów, czy serwisowaniu ich, czy to jest rozwiązanie bardziej związane bezpośrednio z sytuacją, kiedy jednostki sektora publicznego nabywają jakiś sprzęt do wspólnego korzystania. To takie Centrum Usług Wspólnych może świadczyć usługi właśnie związane z wykorzystaniem tej wspólnej puli, albo też puli poszczególnych jednostek.
Natomiast centralny zamawiający, i ponownie to może być ta sama jednostka, już świadczy tą pomoc związaną bezpośrednio z zamówieniami. No i wydaje się, że to jest właściwa droga, a przynajmniej droga, którą warto spróbować podążyć, no bo ona pozwala na przeskoczenie tych dwóch podstawowych problemów, z jakimi boryka się sektor publiczny, czyli brakiem tych kompetencji dotyczących technologii bezzałogowych, no bo bardziej się opłaca, czy bardziej jest sensowne zatrudnienie do jednego centrum dla kilku jednostek właściwego personelu, niż zatrudnianie takich osób, szkolenie na przykład w każdej gminie osobno, tak? No lepiej, żeby 10 gmin, czy nawet 20 miało takie jedno wspólne centrum, gdzie ma kompetentnych ludzi, niż żeby każda miała osobno. No bo właśnie tym drugim problemem to jest współmierność kosztów do korzyści. Bo korzyści z korzystania dronów mogą być bardzo duże, mogą być średnie, mogą być niewielkie, tak? No to zależy od sytuacji. Ale no w interesie powszechnym czy publicznym jest tak, jest to, żeby nawet jeżeli te korzyści nie są olbrzymie, ale są wymierne, żeby jednak korzystać z technologii, tak? Żeby otwierać dla niej rynek. No a żeby jakby sytuacji, żeby nie stało temu na przeszkodzie, właśnie ten brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i niewspółmierność inwestycji koniecznej, żeby ją pozyskać, albo żeby pozyskać usługi z zewnątrz, no to najlepiej mieć takie jedno centrum, które zarządza tym dla większej ilości jednostek samorządu terytorialnego, czy też innych jednostek sektora władz publicznych. Tutaj z tym brzmi to bardzo ładnie w teorii, należy życzyć sobie, żeby działało też dobrze w praktyce. Natomiast w praktyce troszeczkę będzie generowało problemów takich czysto formalno-prawnych, o których nie będę to mówił Państwu, żeby Państwa za bardzo nie zanudzać. Zostawimy to na rozmowę późniejszą, jeżeli będą Państwo zainteresowani. No to są problemy tej kategorii, o której już wspomniałem, tak, tego rodzaju. To znaczy łączenie funkcji Centrum Usług Wspólnych i Centralnego Zamawiającego, tak, jest możliwe, ale trzeba przejść osobno przez dwie procedury i pilnować, żeby przypadkiem opisując Centrum Usług Wspólnych nie pomylić się, nie pisać tam prac bezpośrednio związanych z udzielaniem zamówień publicznych, no bo wtedy taki akt powołania czy wyznaczenia takiego centrum może zostać uchylony przez wojewodę czy przez sąd po skardze. Taka kwestia formalna, ale która będzie miała w praktyce znaczenie, i takich kwestii jest więcej, związanych między innymi z tym, w jakim zakresie mogą ze sobą współpracować jednostki samorządu terytorialnego położone w różnych, można powiedzieć, w różnych obszarach, tak? Jaki to powinno przybierać formy prawne. To są tego rodzaju problemy, które, no, miejmy nadzieję, uda się jednak pokonać, najlepiej w drodze wykorzystania tych przepisów, które są, i wykładając je rozsądnie. No a jeżeli to by było za mało, no to może będzie konieczna interwencja ustawodawcy, zmiana przepisów tak, żeby, no, można powiedzieć, kwestie formalne nie stały tutaj na przeszkodzie, mówiąc górnolotnie, postępu. Tego należy sobie życzyć. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do późniejszej rozmowy.